Witajcie w kolejnym odcinku UFO Historii, gdzie naszym gościem po raz kolejny jest Wojtek Bobilewicz. Witaj. Witam wszystkich słuchaczy, witam Ciebie, serdecznie pozdrawiam. Wojtek to pisarz, podróżnik, tłumacz, pasjonat zjawisk z pogranicza, z którym porozmawiamy o potworach, takich bardzo różnych. Czy dzisiejsza audycja będzie o kryptozoologii? I tak, i nie. Bo potwory są różne i często wiążą się z nimi dość ciekawe hipotezy parapsychologiczne albo takie alternatywne. Czy istoty takie jak Bigfoot to stworzenia z krwi i kości, a może bardziej przybysze z innego wymiaru? Dlaczego w przypadku Bigfoota i Chupacabry naukowcy nabrali wody w usta? Czemu prawda na ich temat może być niebezpieczna i jak to się wpisuje w szerszą dyskusję o zjawiskach z pogranicza? O tym w dzisiejszym programie. Ale nim zaczniemy, to tradycyjne przypomnienie. Pod spodem macie odnośnik do możliwości wsparcia kanału, także odnośnik do kanału naszego gościa. Przypominam o naszej wcześniejszej rozmowie, o playlistach tematycznych i o audycjach archiwalnych, a jeżeli chcecie podyskutować sobie z innymi członkami społeczności UFO Historii, to polecam naszego Discorda oraz grupę facebookową. Wojtku, w Stanach Zjednoczonych od kilku lat mamy takie zintensyfikowane zainteresowanie Bigfootem, Sasquatchem, Wielką Stopą. Jak zwał, tak zwał. Pojawiają się teorie, pojawiają się czasem nawet zdjęcia, nagrania audio. Czy według Ciebie Bigfoot to jest bardziej potwór, sfera legend, czy naukowa zagadka? Doskonałe pytanie i przyznam szczerze, że sam się nad tym wiele razy zastanawiałem. Myślę, że to jest tak, że z jednej strony można faktycznie domniemywać, iż jest to istota, no, nazwijmy to, z krwi i kości, o czym chociażby świadczą, jak wszyscy wiemy, odciski stóp, doniesienia z obserwacji Bigfoota. Czasami są też doniesienia właśnie o obserwowaniu tejże istoty skrywającej się gdzieś za drzewami. Czyli może tutaj chodzić, tak my domniemywam, ale oczywiście są to tylko moje domniemywania, nie poparte żadnymi dowodami. Może tutaj na przykład chodzić o jakąś gałąź na linii rozwoju człowieka, jakąś taką istotę, która nie wymarła, jak chcą naukowcy, tylko żyje dalej gdzieś w jakichś odizolowanych i trudno dostępnych rejonach. Może jest to na przykład gigantopitek, a może kompletnie inny gatunek. Może być też tak, że jest to jakiś nieodkryty gatunek stanowiący, ja wiem, jak to nazwać, powiedzmy pośredni link pomiędzy człowiekiem a małpą człowiekokształtną, bo według niektórych doniesień osób, które twierdzą, że obserwowały zachowanie Bigfoota, wskazywałoby to na poziom inteligencji wyższy niż u małp człowiekokształtnych, niższy niż u człowieka, taki gdzieś pośredni, że tak powiem, no co mogłoby wskazywać właśnie na to, że jest to jakiś tam element taki pośredni. Natomiast z drugiej strony też wiadomo, że widywano czasami pojawianie się tych stworzeń, a w każdym razie stworzeń bardzo podobnych do Bigfootów, także w obecności różnych dziwnych czy niewyjaśnionych zjawisk paranormalnych. Na przykład na tym słynnym, już oczywiście znanym nam ranczu Gormanów vel Shermanów, czy też na przykład w rejonie tak zwanym Soha, dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, o co chodzi. SOHA to jest skrót, S-O-H-A, to jest skrót od Southern Oregon Habituation Area, czyli po polsku można to przetłumaczyć jako obszar habituacji południowego Oregonu. I tam jest taki badacz, dr Matthew Johnson, który przeżył spotkanie, nazwijmy to, bliskiego stopnia z Bigfootem, a w każdym razie tak twierdzi. Prowadzi działania mające na celu niejako przyzwyczajenie Bigfootów do obecności ludzi. Coś takiego jak na przykład, nie wiem, Diane Fossey, powiedzmy, robiła. I celem tego jest ostatecznie nawiązanie z nimi kontaktu. No i właśnie w tym rejonie Soha, wedle opowieści zarówno samego doktora Johnsona, jak i innych osób, które wtedy z nim były i prowadziły tego typu, nazwijmy to, badania, doszło też do bardzo dziwnej emanacji świetlnej związanej z tymi olbrzymami. Więc z drugiej strony można by też domniemywać, że są to jakieś, że mogą to być jakieś istoty albo właśnie paranormalne, nazwijmy to, albo przynajmniej posiadające swoiste paranormalne właściwości. Bez względu na to, czy te Bigfooty, Sasquatcha, czy jakkolwiek tam je nazwiemy,
to inne od nas, ale jednak realne, czyli właśnie z krwi i kości istoty, czy też właśnie z jakieś byty paranormalne, czy też wreszcie realne byty, ale właśnie posiadające jakieś tam specyficzne paranormalne właściwości, czyli na przykład, co też było stwierdzane w niektórych doniesieniach, umiejętność bycia niewidzialnym, czyli znikania i tak dalej. Ja osobiście skłaniałbym się ku tej drugiej hipotezie zawartej w twoim pytaniu, zgodnie z którą Bigfooty to jest nieodgadniona i nieodkryta, ale jednak naukowa zagadka, oczywiście bardzo tajemnicza, bardzo dziwaczna, być może gdzieś tam stojąca na pograniczu antropologii, zoologii, ufologii, może innych zjawisk niewyjaśnionych czy paranormalnych, ale jednak naukowa. Oczywiście odnośnie jeszcze tej odpowiedzi, czy Bigfoot może być potworem, nie twierdzę naturalnie, że Bigfooty to koniecznie muszą być jakieś łagodne stworzenia, nie czyniące człowiekowi krzywdy, aczkolwiek ten wspomniany doktor Matthew Johnson tak właśnie twierdzi, bo istnieją różne inne z kolei doniesienia. Jest też taki kanał na YouTube, gdzie można też sobie to może nie tyle obejrzeć, co właściwie posłuchać, które świadczą o tym, że te olbrzymie stwory mogą być czasem agresywne wobec ludzi, no, ale z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że nawet znane nam zwierzęta, tak, jeżeli wkraczamy na ich terytorium, też bywają agresywne wobec ludzi, czy też nawet sami ludzie, tak, jeżeli na przykład zajdziemy bez zaproszenia do siedziby czy posiadłości jakiegoś człowieka, wejdziemy niezaproszeni, to taki człowiek też może wykazywać się swego rodzaju agresją wobec nas, także ta domniemana agresja Bigfootów niekoniecznie jest po prostu jakby cechą ich wrodzoną, ale może się wiązać właśnie na przykład z obroną terytorium, z obroną terenów, gdzie znajdują żywność i tak dalej. Jeżeli chodzi o dyskusję o Bigfootach, to ona jest tak szeroka jak chociażby ufologia. Tam mamy opowieści o ludziach, którzy twierdzą, że się komunikują z Bigfootami, że im przekazują jedzenie, że nawet uczą ich jakiegoś języka znaków, języka migowego. Oczywiście nigdy nie ma zdjęć. Co dziwne, tu wiecie, lekki sarkazm, ale to zainteresowanie Bigfootem za oceanem, my go może tak nie widzimy tutaj w Polsce, ale ono się utrzymuje od wielu lat. Temperatury tej dyskusji też nie odczuwamy z tego powodu, że po prostu u nas te stworzenia nie występują. Być może kiedyś występowały, ale za oceanem się pojawiają ciekawe wątki. Dla mnie jednym z nich są na przykład te wokalizacje Bigfootów, czyli ich głosy. No, muszę powiedzieć, że kiedy się słucha tego po raz pierwszy, to można dostać ciarek. A potem się do tego człowiek przyzwyczaja. Oczywiście to brzmi tak bardzo po małpiemu, a równocześnie trochę po ludzku. Mamy całe seminaria poświęcone Bigfootom. Mieliśmy badania niedawno dr Ketchum. Mieliśmy słynną sprawę, taką nagłośnioną, związaną z atakiem Bigfoota na grupę nielegalnych pracowników w Kalifornii. O tym jeszcze kiedyś powiem. No i mieliśmy Bigfoota osadzonego w pracach Davida Polaidesa, czyli tego autora słynnej serii o Missing 411, który przecież na swoim koncie też ma publikację na temat tego Bigfoota, plemiennego tribal Bigfoota, czyli obecności tej istoty w wierzeniach, przekazach rdzennych Amerykanów. Ale tak na dobrą sprawę problem leży w czymś innym. My widzimy linię podziału między zwolennikami tego, że wiesz, no Bigfoot to po prostu zwierzę, małpa jakaś tam trochę wielka, ale jest równie wiele osób, które twierdzą, że on jest kimś więcej. I właśnie chodzi o te nadprzyrodzone zdolności, właściwości, możliwość znikania, hipnotyzowania człowieka. O tym mówią nie tylko Amerykanie, bo mówią też na przykład Rosjanie. To jest ciekawe, no bo rzeczywiście naprawdę gro ludzi uważa, że Sasquatch, Bigfoot, śnieżny człowiek, jak go tam nie nazwiemy, no to jest materialny, owszem, ale w spotkaniach z nim jest taki element metafizyczny, czyli on jest taki jakiś trochę paranormalny. No i tutaj dotykamy sedna naszego programu. No istnieje kryptozoologia, ale istnieje też potworologia, tak sobie ją nazwałem. Ta pierwsza, czyli kryptozoologia, to jest nauka, która szuka nieznanych gatunków zwierząt albo tych uznawanych za wymarłe. Wiemy to doskonale. Natomiast potworologia skupia się na istotach naprawdę dziwnych, bo jeżeli kryptozoologia szuka zwierząt, to potworologia, no cóż, sięga głęboko w te dziedziny, które my nazywamy wysoką dziwnością. I jedna z hipotez, często podnoszona, kiedy się mówi o genezie potworów, wiąże się z Johnem Killem,
słynnym badaczem, pisarzem, który uznawał te stworzenia za gości z innego wymiaru, na przykład. Ale nie brak też takich, którzy sugerują, że Bigfooty chociażby dlatego są widywane często w pobliżu obiektów UFO albo jakichś takich manifestacji ufologicznych, dlatego że one są biorobotami, one są po prostu wypuszczane do naszej rzeczywistości jako takie biopróbniki. Czy twoim zdaniem te hipotezy o nadnaturalnym, innowymiarowym źródle, pochodzeniu tych istot, albo tym ich związku z przybyszami z kosmosu, jakoś tłumaczą twoim zdaniem no te podstawowe problemy związane z istnieniem potworów? Dziękuję za to pytanie. Tak, już tam częściowo mówiąc o Bigfootach, wspominałem o tym, że faktycznie mamy tutaj do czynienia z no właśnie takim wątkiem, nazwijmy to paranormalnym, więc generalnie moim przynajmniej zdaniem rzeczywiście mamy do czynienia z dwoma rodzajami nieznanych istot, stworzeń, zwierząt, jakkolwiek je nazwiemy. Oczywiście w obu przypadkach, w obu tych grup, że tak powiem, zazwyczaj naukowcy i sceptycy no, są mocno właśnie sceptyczni i kręcą powątpiewająco głowami, przetaczając różne albo mniej, albo bardziej trafione argumenty za niemożnością istnienia owych bytów, czy zwierząt, czy istot. No trochę szkoda, rzecz jasna, tak nawiasem mówiąc, że w ludziach nauki, której no jakby celem tak głównym jest badanie i sprawdzanie wiedzy, sprawdzanie nowego w celu właśnie pogłębienia, poszerzenia naszej wiedzy, no jest brak chęci takiego właśnie aktywnego działania w terenie, że tak powiem, w polu i próbowania przynajmniej udowodnienia istnienia takich istot czy bytów przy użyciu metod naukowych. Ale wracając do pytania, sądzę, że właśnie z jednej strony mamy do czynienia z nieznanymi nauce zwierzętami, albo tak jak w przypadku Bigfootów, może to są jakieś tam istoty, które ja z kolei nazwałem quasi-antropoidalnymi, tak, przypominającymi z grubsza człowieka, nazwijmy to prymitywnego, ale właśnie też wyposażone w różne paranormalne właściwości. A o zwierzęcym pochodzeniu takich właśnie bytów, istot, czy po prostu zwierząt, świadczą doniesienia czy relacje naocznych świadków, które no, jakby potwierdzają zachowania zgodne z tym, czego moglibyśmy się spodziewać po zwierzętach po prostu, czyli nie wiem, zdobywanie pokarmu, czyli tego rodzaju istota właśnie żywiąca się tym jakimiś tam roślinami czy innymi zwierzętami, nie wiem, spanie, rozmnażanie, tego typu zachowania, czyli takie typowe zachowania dla tych zwierząt, które znamy, tak? I tutaj na przykład moim zdaniem do takiej grupy tych nieznanych, a zatem no właśnie kryptozoologicznych zwierząt, tak? Możemy zaliczyć na przykład Bokole Bembe, na przykład Ropena, Kongamato, różne inne podobne stworzenia występujące w Afryce, czy w Ameryce, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast moim zdaniem istnieje też druga grupa istot, to są tego rodzaju byty, których zachowania, których stopień dziwności, na przykład co do wyglądu chociażby, wskazywałby właśnie raczej na pochodzenie nieziemskie albo może, nie wiem, niematerialne, tak to nazwijmy. Oczywiście takich istot czy bytów jest też zatrzęsienie, jako zaledwie dwa przykłady można by podać chociażby Mothmana, czyli człowieka ćmę, albo Skinwalkera. Skąd te istoty pochodzą? No oczywiście wiem w tej materii zapewne dokładnie tyle samo, co i słuchacze, ale niewykluczone, że gdzieś tam na przykład krzyżują się pola czy energie naszego wymiaru i innych wymiarów i gdzieś są jakieś portale na przykład stworzone przez, być może przez obcych, a może samoistnie tworzące się właśnie takie portale energetyczne czy czasoprzestrzenne, dzięki którym możliwe jest wnikanie od tego typu istot do naszego wymiaru, do naszej rzeczywistości, pojawiania się na naszej planecie. Być może również jest i tak, że owe bardzo dziwne byty, których zachowanie no właśnie nie wskazywałoby na, nazwijmy to tak, zwierzęcą ich proweniencję, są tutaj na naszej planecie może nawet od setek tysięcy czy milionów lat, bo przecież wcale nie powiedziane, że nasza planeta składa się wyłącznie z rzeczy widzialnych, namacalnych czy materialnych. Więc przyjęło się rzeczywiście tę naukę, czy tę dziedzinę wiedzy,
dotyczącą dziwnych istot nazywać po prostu kryptozoologią, ale faktycznie może to jest dobry pomysł, by rozdzielić te dwie gałęzie wiedzy i dla istot właśnie takich, których zachowanie odbiega całkowicie od tego, czego możemy się spodziewać po zwierzętach, można by wynaleźć odrębną dziedzinę badań, nazwać ją potworologią, monsterologią, albo może kryptoparanormalnozoologią, czy jakkolwiek to nazwiemy. Także wracając do pytania, no tak jak mówię, wiem tyle samo, co słuchacze, mogę tylko domniemywać. Sądzę, że albo jest to kwestia właśnie jakichś innych wymiarów, innej czasoprzestrzeni, albo faktycznie mogłyby to być jakieś bioroboty wysyłane, że tak powiem, na Ziemię tutaj przez obcych. Natomiast wydaje mi się, że mnogość tych bytów oraz no, sposób taki ich działania, że tak powiem, powiedziałbym właśnie niekoniecznie materialny, bioroboty byłyby mimo wszystko bytami materialnymi, wskazuje na to, że może jednak chodzić bardziej o no właśnie o jakieś takie przestrzenie, nazwijmy to, między wymiarami czy między światami. Ostatnio Mothman został przypomniany na jednej z platform, takiej na N, w dokumencie poświęconym nie Mothmanowi z Point Pleasant, ale z Chicago. Wspomniano oczywiście Johna Keela, wspomniano oczywiście tamten epizod z Point Pleasant. Natomiast rzeczywiście coś tutaj jest takiego nietypowego, bo kiedy posłuchamy sobie o tym Mothmanie z Chicago, no to on też jest taki anomalny, paranormalny. I John Keel w swoich książkach poświęconych dziwnym istotom, nie tylko Mothmanowi z 1966 roku, przytaczał różne teorie. Jeżeli idzie o potwory różnego rodzaju, a naprawdę są ich setki, może nawet tysiące, to większość z tych stworów opisywanych chociażby na blogach w internecie, na Phantoms and Monsters, jest taki znany blog, no to raczej nie są nieznane zwierzęta. Owszem, niektóre zwierzęta mogą wywołać relacje, mogą wprowadzać świadków w błąd, ale często te spotkania są bardzo bliskie. Świadkowie mają pewność niemalże, że to nie było nic normalnego. Kryptyda, jak wspomniałeś, jako zwierzę, ona wymaga tego, co każde zwierzę, czyli matki, ojca, przodków, populacji, nie może następować chów wsobny. Nawet jeżeli te wszystkie stwory, Mothmeni i tak dalej, Bigfooty, to są zwykłe zwierzęta, no to trudno, żeby one się ukrywały przed człowiekiem tak długo, żeby to był jakiś nieznany gatunek, sądząc po liczbie relacji. Czyli zdaniem Johna Keela niektóre stwory, takie niezidentyfikowane, to są właśnie przybysze z innych rzeczywistości. Oni są tylko częściowo materialni, tak jak Mothman, inni tu przybywają na łowy. Keel podkreślał, że te istoty niekiedy pragną krwi albo strachu, pragną wywoływać emocje, tak chociaż jakby ten Mothman z Chicago. Tym się jakoś żywią, to ich interesuje i są tu tylko tymczasowo, to też Keel podkreślał. A potem są jakoś wciągane do tego swojego świata, do tej swojej macierzy w postaci na przykład superspektrum, bo Keel też o tym pisał, że one mogą być emanacjami właśnie takiej siły, która z nami tutaj mieszka i może przybierać dowolne formy. A jak są generowane przez to superspektrum, no cóż, też chciałbym wiedzieć. Ale wróćmy do tego Mothmana, bo to jest fascynująca sprawa. Do dzisiaj, jeżeli posłuchamy tych doniesień zza oceanu, to teraz taką Mekką Mothmana staje się Chicago. Ostatnio znowu usłyszeliśmy o tym dzięki wspomnianemu serialowi na jednej z platform. Jak ty się zapatrujesz w ogóle na sprawę Mothmana? Bo ludzie od lat widują takie stworzenia w Stanach Zjednoczonych, ale gdybym miał być tak szczery, to z dowodami innymi niż relacje to jest raczej słabo. No faktycznie, gdy mowa w ogóle o różnego rodzaju zjawiskach, nazwijmy to paranormalnych, a niewątpliwie Mothman się zalicza, a przynajmniej gdzieś tam jest to na pograniczu między paranormalnością a kryptozoologią, no to rzeczywiście no, kiepsko z dowodami, ale też pamiętajmy o takiej rzeczy, że z jednej strony no, jesteśmy ludźmi, którzy używają, ja mam nadzieję w większości, używają rozumu, umysłu i nasze takie właśnie te logiczne, pragmatyczne umysły kierujące się tym, co jesteśmy w stanie poznać, czyli pięcioma naszymi zmysłami,
działają właśnie w ten sposób, że nie ma dowodu, konkretnego, namacalnego dowodu, to nie ma sprawy, tak? Nic się nie zadziało, nic nie ma, a ludzie, którzy twierdzą, że widzieli na przykład właśnie Mothmana czy podobne stwory, no to albo konfabulują, kłamią, może po prostu chcą mieć swoje 5 minut sławy i tak dalej. Z drugiej strony jednak, no myślę, że my, czyli ludzie albo badający nieznane, albo przynajmniej interesujący się nieznanym, szeroko pojętym, no wiemy, że udowodnienie istnienia, czy to bytu, czy miejsca, czy zjawiska o charakterze właśnie takim paranormalnym, no jedno udowodnienie jest niezwykle ciężkie, tak? Właśnie dokładnie z powodu paranormalności tego zjawiska, tak? To nie są zjawiska czy byty, które są namacalne, tak? Które można, nie wiem, schwytać do klatki, tak? Czy zastrzelić i tak dalej, i tak dalej. Bo ich zachowanie całkowicie odbiega od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni i co jesteśmy w stanie pojąć właśnie naszymi 5 zmysłami. Zatem czy pogłoski opowiadania o Mothmanie zarówno wtedy, czyli właśnie pod koniec lat 60. ubiegłego wieku, jak i teraz w XXI wieku, czy to jest tylko jakaś tam misinterpretacja, nadinterpretacja, czy może jakiś sztucznie stworzony mit? No, trzeba pamiętać o tym, że przynajmniej wówczas, czyli w latach 60. Mothman był wedle wielu relacji widziany przez znaczącą liczbę osób, tam około 100 różnych świadków było, którzy widzieli Mothmana w różnych miejscach miasteczka Point Pleasant i w okolicach, więc de facto, aby stwierdzić, przynajmniej do jakiegoś stopnia potwierdzić prawdziwość tych opowiadań, to musielibyśmy dokonać badań właściwie nie ufologicznych, paranormalnych czy kryptozoologicznych, ale bardziej antropologicznych i społecznych oraz psychologicznych, czyli po prostu zapytać się siebie i spróbować to udowodnić w jakiś sposób, czy możliwe jest, że około 100 różnych osób zmówiło się, żeby konfabulować, albo też uległo zbiorowej halucynacji, a jeśli faktycznie do takiej zbiorowej halucynacji doszło, to co mogło ją wywołać? Bo też zadaję sobie pytanie, czy możliwe jest, że 100 różnych osób, a przecież przynajmniej część z tych 100 różnych osób była niezależnie od siebie, nazwijmy to, przesłuchiwana, tak, przez badaczy, że te osoby podały podobne szczegóły co do wyglądu i zachowania człowieka ćmy, tak, więc nie ma faktycznie żadnego namacalnego dowodu i obawiam się, że z tym zawsze może być problem, gdy idzie o tego typu zjawiska czy istoty, ale przychylam się do stwierdzenia, że przynajmniej wtedy, czyli w roku 1966 i 7, bo wtedy Mothman był tam widywany, mogło faktycznie dojść do takich obserwacji, czyli mieliśmy istotnie do czynienia z dziwną, może jakąś innowymiarową istotą o charakterze paranormalnym, być może istotą niekoniecznie z krwi i kości w dosłownym tego zwrotu czy tego słowa znaczeniu, ale zdecydowanie realną. Natomiast co do obserwacji Mothmana w XXI wieku, teraz ostatnio właśnie w Chicago, no to wiem, że na przykład w roku bodajże 2016 komuś udało się wykonać zdjęcie, zresztą jak zwykle w takich przypadkach niewystarczająco wyraźne, to jest też inna bolączka, tak, że zazwyczaj zdjęcia tego typu istot, bytów, czy na przykład obiektów UFO i tak dalej są zazwyczaj niewystarczająco wyraźne. Zdjęcie istoty zatem, która wyglądem przypominała trochę człowieka ćmę sprzed tych lat, czyli sprzed 60., mianowicie przybierała ludzką postać, generalnie miała ludzką postać, ale posiadała duże skrzydła, takie właśnie jak Mothman, i skakała z drzewa na drzewo. Natomiast oczywiście no, może być to jak najbardziej jakaś komputerowa manipulacja. Przypomnijmy, że w latach 60. Nieporównywalnie trudniej było o taką manipulację, ponieważ po prostu komputery osobiste wtedy nie istniały, a dostęp do komputerów jakichś tam firmowych czy wojskowych był praktycznie no, niemożliwy albo w każdym razie bardzo trudny. Dlatego tym bardziej doniesienia albo zdjęcia z tamtych lat są bardziej wiarygodne. Natomiast teraz mogłaby to być manipulacja właśnie komputerowa albo też mogło dojść do jakiejś nadinterpretacji czy złej interpretacji istoty doskonale nam znanej, czyli na przykład jakiegoś zwierzęcia. Tak naprawdę, aby uznać obserwacje, te dzisiejsze obserwacje Mothmana za choćby trochę wiarygodne, no to potrzebowalibyśmy no znów właśnie dziesiątków, setek obserwacji, rozmów ze świadkami, tak, wieloma świadkami, którzy musieliby opisać niezależnie od siebie zachowanie i wygląd takiej istoty.
i stwierdzenia, czy też właśnie szczegóły podane przez świadków się zgadzają. Wtedy moglibyśmy mówić o jakimkolwiek stopniu prawdziwości tych obserwacji. Natomiast no niestety, tak jak już powiedziałem, nie sądzę, byśmy, czy to wtedy w latach 60., czy teraz w XXI wieku, mogli kiedykolwiek dysponować jakimiś bardziej namacalnymi dowodami na istnienie Mothmana, no chyba że oczywiście udałoby się nam taką istotę w jakiś sposób schwytać, ale nie wyobrażam sobie, jak moglibyśmy to zorganizować. Tym bardziej, że takie istoty jak Mothman pojawiają się znienacka i nigdy nie wiadomo ani kiedy, ani gdzie zostaną zaobserwowane. Tak więc, no jak już wspomniałem, trudno namacalnie udowodnić istnienie czegoś paranormalnego. Świadkowie tych wydarzeń z Chicago związanych z Mothmanem też podkreślają taki ulotny charakter tej manifestacji, tej zjawy. Zresztą ta nazwa Mothman to została nadana przez prasę. Tam badacze mówią, że początkowo nazwali to fantomem, czyli zjawą. No, bardziej temu chyba bliżej właśnie do takiej formy. Mothman budził przerażenie w latach 60., budzi cały czas. Od początku towarzyszą tej sprawie takie hipotezy związane z jego nadnaturalno-demoniczną genezą. Czyli Mothman był rozpatrywany jako demon, omen, demonstracja nieznanej siły. Tutaj jeszcze dodam tylko, że oczywiście mamy szereg zdjęć, kryptyd i filmów, ale to się najczęściej ogranicza do małpoludów. Internet jest oczywiście pełen różnego rodzaju nagrań, grafik, ale w większości trudno o nich cokolwiek powiedzieć. Najbogatsze jest jednak to archiwum ilustracyjne związane właśnie z Bigfootem i jego kolegami. Ale niewiele osób sobie zdaje sprawę z tego, że w zasadzie w pewnym miejscu, w pewnej sferze kryptozoologia, czyli te opowieści o potworach, one się splatają tak naprawdę z żywym folklorem, z wysoką dziwnością. Istnieje bowiem cały szereg dziwnych stworów, o jakich pisze w swoich książkach chociażby Arek Miazga. W moim archiwum też są takie historie. To są polskie potwory. Wielu osobom się to nie mieści w głowie. No mnie też w sumie. No nie jestem w stanie uwierzyć, że te stworzenia opisywane bardzo, bardzo różnie. Od jakichś tam, wiesz, faunów, od jakichś tam dwunożnych, nie wiem, dogmenów po Bigfooty. Nie wierzę, że one są częścią naszej fauny. One się tu skądś biorą. Świadkowie czemuś je widują. Dlaczego? Nie mam pojęcia. No, oni widują nieistniejące stworzenia, na pozór żywe, ale prawie zawsze, no może nie zawsze, ale często jest w tych zdarzeniach też jakiś taki wątek paranormalny. Podobnie było zresztą na ranczu Skinwalkera. I często, wiesz co, kiedy się dyskutuje o tych dziwnych stworach, to się pojawiają no, nie tylko interpretacje paranormalne, ale już takie dryfujące bardziej w stronę, nie wiem, interpretacji demonicznej. Jak do tego podchodzisz? Czy jest miejsce, twoim zdaniem, na taką dyskusję, kiedy mówimy o tych dziwnych stworzeniach? No bo kiedy ktoś, kto się interesuje kryptozoologią, no wejdzie głębiej w temat, dostrzega, że tam są stworzenia trochę inne niż potwór z Loch Ness. Tak, tak. No to się też wiąże z tym, o czym już rozmawialiśmy, czyli faktycznie tym, że być może należałoby podzielić tę naukę o dziwnych stworach na kryptozoologię, czyli naukę o nieznanych nauce lub zaprzeczanych, że tak powiem, przez naukę zwierzętach, ale jednak zwierzętach, oraz właśnie potworologię, czyli naukę o tych wszystkich innych istotach, których zachowanie i wygląd, sposób, w jaki pojawiają się i są widywane przez ludzi, no nie odpowiada temu, co wiemy na temat zachowania zwierząt. I tutaj uważam, że ten wątek demoniczny czy demonologiczny jak najbardziej też jakby się w to wpisuje, no bo jak wiadomo, zjawiska paranormalne niekoniecznie, nie zawsze muszą mieć charakter, nazwijmy to, pozytywny. Moje podejście do takich obserwacji można generalnie sprowadzić do znanego wszystkim, acz przeinaczonego, bo de facto cytat ten brzmi inaczej, ale najczęściej przytaczanego w takiej postaci cytatu z Szekspira: istnieją rzeczy na niebie i ziemi, o którym nie śniło się filozofom, prawda? Więc coś w tym jest, bo myślę, że charakter tych zjawisk, tych bytów, chociażby właśnie obserwowanych na ranczu Skinwalkera, ale także na terenie Polski, bo również słyszałem o tego typu opowieściach związanych właśnie z terenem Polski, skłania mnie do refleksji, że tak jak już wspominałem, większość z tych istot czy bytów, a może i wszystkie,
mają czy miały charakter paranormalny i nie są czy nie były one no, zwykłymi namacalnymi bytami. Tak? Też by dałbym wiele, żeby wiedzieć, co się działo na ranczu Skinwalkera, czy co dokładnie widzieli świadkowie obserwacji takich właśnie dziwnych istot, chociażby właśnie w Polsce. No ale mogę tylko domniemywać to, o czym już też zresztą wspominałem, że niewykluczone, że w różnych miejscach naszego globu dochodzi do jakiegoś przecięcia pewnych energii, czy nie wiem, tuneli energetycznych, jakkolwiek to nazwiemy, tuneli energetycznych, ale być może także duchowych, ponadwymiarowych. I właśnie w miejscu przecięć dochodzi do przenikania tych istot do naszego namacalnego świata ze światem, nazwijmy to, nie wiem, ponadwymiarowym, wielowymiarowym, różnowymiarowym, jakkolwiek to nazwiemy, zamieszkiwanym przez istoty o zupełnie innym zachowaniu, zupełnie innej gęstości czy częstotliwości wibracji, istoty, które dla nas, ludzi, wydają się bytami albo duchowymi, albo energetycznymi, albo właśnie paranormalnymi. I może właśnie tak jest, że gdzieś tam, tak jak mamy, nie wiem, wielopoziomową jakąś strukturę, gdzieś tam właśnie w miejscu przecięcia się tych energii przecinają się tak, że się tak wyrażę, niebo, ziemia i piekło, czy ścieżki nieba, ziemi i piekła. Oczywiście przez niebo i piekło rozumiem je w wymiarze paranormalnym, a nie rzecz jasna jako aniołkowie ze skrzydełkami lub diabełki z różkami. I w związku z tym w momencie przecięcia takich energii dochodzi tutaj na ziemi do emanacji sił czy energii zarówno dobra w jakichś miejscach świata, jak i sił czy energii zła w innych miejscach świata. Dlatego przypuszczam, ale jest to zdecydowanie przypuszczenie równie dobre jak każde inne, że chociażby na ranczu Skinwalkera, czy też właśnie podczas obserwacji tutaj na terenie Polski różnego rodzaju takich bytów, dochodzić właśnie może do emanacji takich złowrogich, czysto energetycznych sił. Także odpowiadając na pytanie, tak, wydaje mi się prawdopodobne, że część przynajmniej z tych bytów, istot, czy nazwijmy to zwierząt, no ma po prostu, nazwijmy to, negatywny ładunek energetyczny z braku innego określenia, co rzecz jasna może być interpretowane przez niektóre osoby, zwłaszcza te, które na przykład albo są bardzo wierzące, albo no, nie posiadają jakiejś rozległej wiedzy, w tym szczególnie paranormalno-ufologicznej, mogą być takie istoty właśnie interpretowane jako byty demoniczne. Tutaj mamy właśnie taki zasadniczy problem, no bo skoro mamy jakieś istoty, dwu- czy czteronożne, nie znamy ich pochodzenia, no mniemamy, że nie są przybyszami z kosmosu, ponieważ trochę wyglądają jak zwierzęta, trochę jak ludzie, a najczęściej jako coś pomiędzy. To też naturalnie chyba nasze, nie wiem, poszukiwania kierujemy w stronę no tej tajemniczej innej rzeczywistości, rzeczywistości niejawnej, innego wymiaru, równoległej rzeczywistości i tak dalej. Jak sobie to nazwiemy, tak nazwiemy. Dla mnie zawsze problemem w dyskusji o tych innych rzeczywistościach jest to, że no okej, tam naukowcy mówią, że one istnieją, one są może nawet bardzo blisko, może nawet na wyciągnięcie ręki, my nie mamy aparatury no, ani naukowej, ani zmysłowej, biologicznej, żeby oczywiście penetrować te inne wymiary, choć nie brak też takich koncepcji, które mówią, że one są dostępne dla tych ludzi, którzy się znajdują w innych, zmienionych stanach świadomości. Ale do czego zmierzam? No, jest dla mnie problem z tym związany, nie umiem się tego wyzbyć. Chodzi o to, że chciałbym przynajmniej znaleźć jakiekolwiek potwierdzenie istnienia tych innych wymiarów, bo na razie mamy taką ciągłą ciuciubabkę z tym wszystkim, z tymi ufitami, z tymi dziwnymi istotami. No tak, one przebywają z innej rzeczywistości, ale nam się po prostu skończyły już drogi interpretacji. My nie wiemy, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, skąd jeszcze one mogą być. Także może jeszcze przed nami tak naprawdę bardzo długa droga w dociekaniu, skąd te stworzenia są. Jeżeli chodzi o Rancho Skinwalkera, to oczywiście macie tam całą playlistę na ten temat. Tam widywano masywne, ciemne istoty, ale też stworzenia podpadające pod kategorię kryptyd. O tym się początkowo mówiło mało. Dopiero potem pojawiły się na ten temat informacje, o tym będę jeszcze mówił na tej serii poświęconej Ranchu Skinwalkera. Ale właśnie, tak jak mówiłeś, no Rancho było uznawane za paranormalny hotspot, czyli miejsce, gdzie się coś dzieje, gdzie jakoś ta siła z tego, no już tak to powiem, innego wymiaru do nas przybywa i ona nie jest do końca przyjazna. Ale wróćmy na chwilę do tego innego wymiaru potworów, do konwencjonalnej kryptozoologii,
czyli do nieznanych gatunków zwierząt, które się mogą skrywać w jakichś rzadko odwiedzanych przez człowieka rejonach świata. Ty się interesowałeś kwestią kongijskich, afrykańskich dinozaurów. Zamierzałeś tam nawet się wybrać. Co cię przekonało do istnienia takich stworzeń jak Mokelembembe? Tak, tutaj mała dygresja, zanim odpowiem. Ja nadal zamierzam się tam wybrać. No niestety pewne uwarunkowania, nazwijmy to rodzinno-zdrowotne, na razie mi to uniemożliwiają, ale no mam nadzieję, że prędzej czy później uda się zrealizować ten cel, więc albo Afryka, albo ewentualnie Papua Nowa Gwinea, gdzie też mamy do czynienia z obserwacjami tego typu, można powiedzieć, żywych skamielin. Natomiast wracając do twojego pytania, przede wszystkim nie jestem wcale przekonany i rzecz jasna nie jestem odosobniony w tym przekonaniu, że Mokelembembe czy chociażby właśnie Ropen to musi być koniecznie pozostały przy życiu dinozaur, czyli tak zwana żywa skamielina. Nie wiemy de facto nic o tym zwierzęciu poza jakimiś tam doniesieniami bardzo, bardzo rzadkimi o domniemanej obserwacji tego zwierzęcia, więc równie dobrze może być to współczesny gad, a być może nawet ssak. Tutaj znowu zrobię dygresję, jeśli patrzymy na przykład na powiedzmy nosorożca, to gdybyśmy nie wiedzieli ze szkoły, prawda, że nosorożec jest ssakiem, to właściwie jego wygląd, zwłaszcza nosorożca opancerzonego, no mógłby skłaniać nas do tego, że mamy do czynienia właśnie z jakimś dinozaurem, prawda? Więc być może dokładnie tak samo jest z Mokelembembe, no nie wiemy tego. Nie jestem oczywiście na 100% pewien, czy to zwierzę i również inne zwierzęta zresztą widywane ponoć w całej właściwie kotlinie Konga, jeszcze poza kotliną Konga, czy to zwierzę istnieje naprawdę, bo mamy za mało danych, tak? Natomiast moje zainteresowanie, nie tylko tak jak mówię Mokelembembe, ale generalnie kryptydami, tutaj podkreślam kryptydami, a nie tymi, nazwijmy to, potworami, bierze się po prostu z chęci przekonania się, nawet nie tyle, czym dokładnie taki zwierz może być, ale czy on w ogóle może istnieć, tak? Więc rzeczywiście mam taki zamiar, czy taki plan, czy takie marzenie, jakkolwiek to nazwiemy, aby wyjechać w takie miejsca, w których dana kryptyda jest lub była widywana, przeprowadzić oczywiście rozmowy z miejscowymi, bo wiemy też, że inni badacze, kiedy na przykład pokazywali właściwie nawet czasami nie chodzącym do szkoły w ogóle pigmejom czy innym mieszkańcom dżungli podobizny różnych dinozaurów, to wskazywali oni właśnie, że taki albo inny dinozaur przypomina Mokelembembe czy Ropena czy jakiekolwiek inne zwierzę. Także nie chciałbym nawet, znaczy nie to, że nie chciałbym, ale nie jest moim głównym celem przekonanie się, czym dokładnie jest taki zwierz, ale w ogóle raczej, czy może tam istnieć. Więc po prostu chciałbym tam pojechać, przeprowadzić rozmowy z miejscowymi i ewentualnie, choć wiadomo, że to jest no, loteria zupełna, próbować schwycić zwierzę w obiektywie aparatu czy kamery. Tak więc moje zainteresowanie owymi, no nazwijmy to dinozaurami, ale tak jak mówię, to wcale niekoniecznie muszą być dinozaury, ma wymiar taki bardziej, nazwijmy to, praktyczny i tak de facto uważam, że to w zasadzie nie do mnie, czy w ogóle nie do poszukiwaczy kryptyd należałoby zastanawianie się, czym taka kryptyda jest, powiedzmy, nie wiem, gadem, czy płazem, czy może ssakiem, ptakiem, albo właśnie żywą skamieliną, bo na samym początku przynajmniej o wiele ciekawiej byłoby po prostu no właśnie uchwycić takie zwierzę kamerą czy aparatem i dokonać obserwacji takiego zwierzęcia, co pozwoliłoby na jednoznaczne udowodnienie, że taki zwierz w ogóle istnieje, a dopiero potem, ewentualnie, gdyby rzeczywiście okazało się, że taki zwierz istnieje, można by prowadzić dalsze badania na temat tego, jak się zachowuje, jakie ma zwyczaje, jaki ma tam obszar żerowania i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że to jest bardzo trudne zadanie. Ktoś mógłby nawet powiedzieć, że wręcz niemożliwe. I to nie tylko dlatego, że te kryptydy afrykańskie czy w Papui Nowej Gwinei i tak dalej są tak rzadko widywane, a do tego też nie wiadomo, gdzie w danej chwili one będą, tak? Nigdy nie wiadomo, czy w danym rejonie poszukiwań akurat będzie ten zwierz, czy w zupełnie innym. No ale także również ze względów czy to logistycznych, czy finansowych i innych różnych, tak? Więc jest to zadanie niewątpliwie bardzo trudne, bo można by wręcz powiedzieć karkołomne, no ale cóż, no jak ktoś, jak się nie próbuje, to na pewno się do niczego
nie dojdzie. Natomiast co się tyczy mojego przekonania o tym, że takie zwierzęta czy takie istoty mogą się właśnie jeszcze kryć, czy to w Kongu i Demokratycznej Republice Konga, czy też w innych państwach Afryki położonych albo całkowicie, albo częściowo w dżungli, bo nie zapominajmy, że doniesienia o tego typu kryptydach pochodzą nie tylko z Konga, to powód tego przekonania właściwie kryje się już w samym pytaniu, które zadałeś, bo mówiłeś o niedostępnych rejonach świata i właśnie o to chodzi, że afrykańska dżungla została zbadana, nie wiem, może w 20, może w 30%. Istnieją różne obszary, na przykład w Gabonie, w których nigdy jeszcze nie powstała ludzka stopa, czy to ze względu na przykład roślinność bardzo gęstą, czy też z powodu jakichś chorób, owadów, węży i tak dalej, albo wreszcie z powodu ukształtowania terenu. I skoro tak jest, no to istnieje spora szansa, że właśnie w tych niezaludnionych i niedostępnych obszarach mogą jeszcze żyć różne zwierzęta kompletnie niepokojone przez człowieka, zwierzęta, o których istnieniu kompletnie nic nie wiemy. Ja zresztą kiedyś też starałem się przynajmniej polemizować, może nie tyle obalać tezę, ale polemizować z tezami niektórych sceptyków czy naukowców twierdzących, że z tych czy innych powodów istnienie tak dużego zwierzęcia jak Mokelembembe byłoby obecnie niemożliwe. Przede wszystkim większość z nich uważała właśnie, że to jest żywa skamielina dinozaur. No nie podzielam tego zdania koniecznie, więc no, postarałem się właśnie to obalić albo przynajmniej z tym polemizować. Mam nadzieję, że logicznie. Także tak wygląda ta kwestia. Wielu badaczy przekonało się, jak trudne jest poszukiwanie kryptyd. Kryptyd, no, stworzeń innych niż Mothman, powiedzmy. Takich kryptyd jak Bigfoot, Mapinguari, czyli... No i tutaj jest problem, bo Mapinguari to jest czasami brazylijski odpowiednik Bigfoota, ale i nie, zaraz do tego wrócę. Ale szukano też Orang Pendeka, czyli tej wielkiej stopy z Indonezji. Szukano też nieznanych płetwonogów, mogących być potworami morskimi. Tutaj wielu uczonych jest otwartych na taką możliwość, że tam we Wszechoceanie coś jeszcze jest duże, czego nie znamy. I to są tylko niektórzy kandydaci. Jeżeli sięgniemy pamięcią w przeszłość, to przecież kwestia istnienia małpoludów była brana pod uwagę na serio. Przez wielu naukowców szukano Yetiego ile razy. Chińczycy poszukiwali swojego Jerena. Kilkanaście lat temu na poważnie szukano rzeczonego Orang Pendeka. Pojawiły się opracowania mówiące, że w Brazylii może żyć do dzisiaj leniwiec olbrzymi właśnie pod nazwą Mapinguari i kilkoma innymi. I tak dalej, i tak dalej. No, jest to bardzo ciekawe, bo okazuje się, że da się tych istot szukać, tylko że potrzeba ogromnych środków. I niestety nauka nie działa za darmo. Zawsze trzeba mieć sponsorów, zawsze trzeba mieć kasę, trzeba mieć czas. A to niestety są bardzo czaso- i kosztochłonne projekty. Ale wiesz co, wróćmy jeszcze do tego Bigfoota. Dlaczego twoim zdaniem wiąże się z tą postacią, chciałem powiedzieć, może i dobrze, z tym stworzeniem tyle kontrowersji i teorii spiskowych? No skoro to w zasadzie jest tylko małpa, to dlaczego jest tematem tabu, szczególnie w Stanach Zjednoczonych? To też jest bardzo ciekawe pytanie. Zacznijmy od tego, że tak jak już wspominałem, nie uważam Bigfoota za małpę w sensie takim, jakim my rozumiemy małpy człekokształtne. Uważam raczej, że jest to właśnie jakiś pośredni taki element rozwojowy pomiędzy małpą człekokształtną a człowiekiem. I na dodatek to, o czym również wspominaliśmy, czyli obecność, no, przynajmniej czasami, różnych zjawisk paranormalnych lub trudnych do wyjaśnienia, które wiążą się z pojawieniem się gdzieś Bigfoota, no, wskazywałoby to właśnie na zupełnie inną proweniencję tej istoty niż takie, nazwijmy to, tradycyjne, znane nam małpy człekokształtne typu goryl czy szympans. I znów jest to naturalnie tylko i wyłącznie moje zdanie, z którym się można zgodzić lub kompletnie nie, ale przypuszczam, że wpływ na takie, no, nazwijmy to, szczególne miejsce, jakie zajmuje Bigfoot, czy też Yeti, Alma, Sasquatch, jakkolwiek znowu nazwiemy to stworzenie, ma właśnie ów fakt tej nadzwyczajnej dziwności w kontaktach z człowiekiem, dziwności, o której już też wspominaliśmy dzisiaj.
dodatkowo, choć dzikie zwierzęta, a do takich przecież mimo wszystko no, zaliczają się również małpy człowiekokształtne, są na ogół bardzo czujne i trudno do nich podejść, no to jednak udało się ostatecznie wytropić i schwytać i goryla, i szympansa, i orangutana. A Bigfoot w jakiś tajemniczy sposób zdaje się wręcz, powiedzmy, wiedzieć nawet, jakie mamy zamiary i skrywać się tak, żeby nie można go było dostrzec, choć tak jak już też mówiliśmy, czasem można go usłyszeć, o ile te wokalizacje, o których mówiliśmy, to faktycznie są wokalizacjami Bigfoota, albo też na przykład, by dostrzec można go było tylko niejako, powiedzmy, w przelocie, tak, kątem oka, ale nigdy z bliska twarzą w twarz. I to jest właśnie też bardzo ciekawa cecha Bigfoota, że w zasadzie, no nie, przynajmniej według większości relacji nie miało, nie, nigdy nie doszło do takiej obserwacji twarzą w twarz. Zawsze ten Bigfoot gdzieś tam, że tak powiem, boczkiem, tak, gdzieś tam tylko jego sylwetka zamajaczyła. No wiadomo, że jest ten słynny film, tak, z obserwacji Bigfoota, ale nawet na tym filmie, o ile rzecz jasna jest on prawdziwy, a jak wiadomo toczy się ta debata na temat prawdziwości tego filmu już od wielu dekad, nawet tam Bigfoot wędruje sobie w pewnej odległości, tak, nie ma takiego bezpośredniego, no, bliskiego kontaktu, więc nie wiem, czy wokół Bigfoota, jak wspomniałeś, istnieje jakiś spisek, natomiast wiem, że jest bardzo dziwną istotą, istotą taką właśnie z pogranicza świata namacalnego i realnego z jednej strony i powiedzmy, nie wiem, paranormalnego czy efemerycznego z drugiej. No a jak wiadomo, gdzie nie ma jasności co do danej sprawy, to rodzą się od razu dziesiątki czy setki pytań, a tam, gdzie są pytania, no to też pojawiają się kontrowersje i radykalnie odmienne zdania, więc myślę, że nie ma nawet w tym nic specjalnie dziwnego, że w związku z Bigfootem istnieje tyle kontrowersji, tyle różnych teorii spiskowych, tyle różnych opinii czy hipotez, bo jest to rzeczywiście istota dość dużej dziwności, tak to nazwijmy. Jeżeli chodzi o rosyjskiego Bigfoota, czasem zwanego Aumasem, czasem Człowiekiem Śniegu, to tam dyskusja jest trochę inna. Ja to akurat dobrze poznałem, kiedyś o tym opowiem szerzej. Chodzi o to, że w Rosji swego czasu traktowano temat poważnie, no na serio w miarę. Zajmowali się tym prymatolodzy. To jeszcze było za czasów ZSRR tak naprawdę. Potem to zostało trochę, że tak powiem, ośmieszone, rozmącone. Ale w ZSRR było wielu ciekawych badaczy tego zjawiska, na przykład Maja Bykowa, czy Walenty Sapunow, który napisał książkę Między człowiekiem a zwierzęciem, moim zdaniem najlepszą książkę o ludziach śniegu. I oni bardziej uważają Bigfoota, przepraszam, Aumasa za zwierzę. Za zwierzę nie spotkałem się, albo spotkałem się rzadko bardzo z relacjami Rosjan, które osadzały tego małpoluda gdzieś właśnie na tym, wiesz, stopniu paranormalnym. Oni mówili, że to po prostu zwierzę jest. Jest zwierzę, może trochę podobne do człowieka, ale jednak zwierzę. Przy czym te historie niektóre z ZSRR były dużo ciekawsze niż te ze Stanów Zjednoczonych. Ale przecież no, dyskusja o Bigfoocie jest jakby nie było dziwna. Z jednej strony no przecież to jest tylko zwierzę. Bigfoot nie jest zawsze też taki wielki. Czasami jest to po prostu stworzenie no, wielkości człowieka lub mniejsze. Z drugiej strony mamy takie wrażenie, że sprawa rzeczywiście jest tuszowana. Jedna z koncepcji mówi, że Bigfooty no to nie są zwierzęta tak w 100%, one są bardziej ludzkie. Więc gdyby chcieć uznać ich istnienie, to by się okazało, że no, mają zbyt wiele ludzkich cech, no to jak je w ogóle sklasyfikować, tak? Czy karać kogoś za, nie wiem, potrącenie Bigfoota? Hoevelmans lub Evelmou, w zależności jak sobie wymawiamy to nazwisko, to jest kryptozoolog bardzo znany, autor książek, między innymi Na tropach nieznanych zwierząt. I on pisał, zgromadziwszy bardzo bogate relacje, że były takie historie, kiedy ktoś na przykład mówił, że te Bigfooty, one miały jakieś zalążki kultury, tak? Że one zachowywały się w zasadzie jak ludzie, no tylko, że nie dysponowały językiem, no nie miały tak rozwiniętej kultury materialnej, ale jakąś tam miały. Ale inna opcja mówi, że po prostu Bigfooty nie są do końca bezpieczne i uznanie ich istnienia po prostu mogłoby wywołać pewne zaniepokojenie społeczne, a na pewno dołożyłoby roboty policji. I jest jeszcze kwestia naukowa, czyli gdyby
uznać, że istnieje Bigfoot, trzeba by przyjąć do wiadomości coś, co można określić jako inne człowieczeństwo. Mogłoby to być dla wielu zbyt trudne. No ale z drugiej strony, wiesz, cały czas się mówi o tych dowodach na istnienie Bigfootów, a takich podstawowych rzeczy jak ich ciała, kości, zwłoki, no nie ma. Zdaniem niektórych właśnie dlatego, że istnieje ta zmowa wokół Bigfootów. I tutaj, wiesz, widzimy, rozmawiając o Bigfootach, o tych kryptydach z Konga, o których powiedziałeś, widzimy różnicę między nimi, a na przykład Chupacabrą, a na przykład Mothmanem, czyli są takie kryptydy, które są ewidentnie bardziej paranormalne, prawda? Albo wręcz anomalne. One nie są tak często obserwowane. Można by się kłócić odnośnie Chupacabry, ale Chupacabra to jest zupełnie inna sprawa. Do niej sobie jeszcze kiedyś powrócimy w odrębnym programie. Ale jak podchodzisz do modnej ostatnio kwestii dogmenów, ludzi, psów? Co ciekawe, widywanych także w Polsce. Można je po naszemu nazwać wilkołakami, ale czy to są po prostu obserwacje niedźwiedzi, do których się dorabia legendę? Jak próbowano dorobić legendę o Chupacabras odnośnie bezwłosych kojotów? Dogmeni, no cóż, współczesna legenda czy kryptydy, one zyskały popularność w ostatnich latach. Mieli być też oczywiście widywani na ranczu Skinwalkera, ale tak szczerze mówiąc, one też wpadają w tą samą pułapkę co inne opowieści. Mnóstwo relacji, mnóstwo pogłosek, a dowodów jakoś tak skąpo. To prawda, dowodów skąpo i tutaj o tych dogmenach też myślałem, czy też tak jak mówiłeś, wilkołakach, czy też niektórzy nazywają to również wielkimi psami. Jak zwał, tak zwał, wiadomo mniej więcej o co chodzi. Tutaj o tym też myślałem, mówiąc o tych obserwacjach właśnie w Polsce, bo i w Polsce były widywane właśnie, tak jak wspomniałeś, tego typu stworzenia. Generalnie myślę, że mamy tutaj do czynienia niejako z połączeniem czy złączeniem dwóch zjawisk, a może raczej bardziej dwóch rodzajów obserwacji. Znaczy z jednej strony, no wiadomo, tak, że istnieją takie choroby, które mogą pozbawić zwierzę całkowicie sierści, istnieją bezwłose niedźwiedzie na przykład, podobnie jak istnieją bezwłose kojoty czy psy. Jest to możliwe, więc niewykluczone, że jakaś część od takich obserwacji to właśnie to, tak? Nic innego, tylko powiedzmy nadinterpretacja, tak? Mylna interpretacja wskutek po prostu braku prawidłowej identyfikacji takiego stworzenia. Natomiast jest także i druga strona medalu, a mianowicie różne opowieści rdzennych mieszkańców. Nie mam tu na myśli Polski, choć tak jak wspominałem, w Polsce też takie obserwacje były dokonywane, ale kiedy mówię o rdzennych mieszkańcach, to mam na myśli głównie właśnie rdzennych Amerykanów chociażby. Także istnieją takie opowieści na temat istot podobnych właśnie do dogmenów, z którymi to opowieściami wiążą się historie no takie bardziej o zabarwieniu duchowym czy właśnie paranormalnym. Być może nawet dogmen i skinwalker mogą być podobnymi istotami lub wręcz może być to ta sama istota. Rdzenni Amerykanie opowiadają przecież o tym, że tak zwany skórozmienny, bo tak się często tłumaczy skinwalkera na polski, może przybierać formy ludzkie, ale i zwierzęce, w tym także psów i kojotów. Gdzieś tam w sieci krąży taki filmik, nie pamiętam linku w tej chwili, nie pamiętam gdzie to widziałem, ale jest taki filmik, na którym ktoś świeci latarką na coś, co z kształtu i wyglądu przypomina psa, kojota lub wilka, ale ma ludzkie oczy. Chciałbym też przypomnieć o bardzo dziwnym wilku właśnie na ranczu Skinwalkera, do którego strzelano, ale potem nie stwierdzono żadnych śladów krwi, żadnych kawałków ciała zwierzęcia. No wiadomo, jak się strzela do zwierzęcia, to jednak kule rozrywają fragmenty ciała, czy chociażby kępek sierści, które też wskutek uderzenia takiego pocisku mogłyby spaść na ziemię. Więc tak jak właśnie ogólnie można powiedzieć, że mamy istotnie do czynienia z kryptozoologią i tak jak to nazwaliśmy monsterologią czy potworologią, odpowiednio dla nieznanych nauce zwierząt, ale jednak zwierząt oraz istot ogólnie nazywanych paranormalnymi, to myślę, że tak samo możemy mieć w tym przypadku do czynienia
z jednej strony właśnie z błędną interpretacją tych chorych czy pozbawionych sierści zwierząt, a z drugiej możemy też mieć do czynienia z obserwacjami o wiele bardziej paranormalnych, wręcz właśnie nawiązując do tego, o czym już mówiliśmy, demonicznych zjawisk. Co do chupacabry, tak naprawdę nie wierzę kompletnie, że może być to bezwłosy kojot. Szczerze mówiąc, w ogóle nie sądzę, żeby ta istota podobna była do kojota, wilka czy podobnego zwierzęcia. Doniesienia mówią wszak, że zwierzęta zaatakowane przez chupacabrę miały wręcz chirurgiczne nacięcia. Wokół tych zwierząt nie stwierdzono choćby kropli krwi. No takich rzeczy raczej kojot, nawet bez włosy, czy niedźwiedź, czy jakiekolwiek inne zwierzę nie mogłoby dokonać, bo czy z sierścią, czy bez, to jednak wiadomo, że zupełnie inaczej atakuje kojot swoją ofiarę, inaczej ją spożywa, że tak powiem. Więc myślę, że tak jak właśnie w przypadku dogmenów, tak i w przypadku chupacabry nastąpiło pewne pomieszanie obserwacji i dostępnej wiedzy, o tak to może bym określił. Czyli z jednej strony część ludzi mogła widzieć takie właśnie bezwłose zwierzęta, dokonując szybkiej interpretacji i mówiąc, że oto rozwiązano zagadkę chupacabry. Natomiast z drugiej strony to, co przed chwilą mówiłem o chupacabrze, o tym, jak atakuje swoje ofiary, w jaki sposób dokonuje ran czy nacięć, no wskazywałoby na kompletnie nieznane nam zwierzę, a może i nie zwierzę, tylko jakąś istotę właśnie natury paranormalnej. Z tymi dogmenami to jest też szeroka sprawa. Można by o tym długo mówić, bo zaczęlibyśmy od bestii z żewadą, poprzez pewne bardzo dziwne zdarzenia w średniowiecznej Europie, inne, poprzez to, co się działo na przykład potem w Egipcie, po współczesne doniesienia o właśnie dogmenach. Ja tylko tak szybko staram się sobie przypomnieć kilka historii z Polski, znaczy się dogmenom nie równi. Najczęściej chodzi o te psy, które mają zdolność do, nie wiem, chodzenia na dwóch nogach, brzmi to zabawnie, ale właśnie te relacje są zaliczane do kategorii dogmenów. Pamiętam takie doniesienie z Wielkopolski, kiedy człowiek stanął oko w oko z czymś takim. I ogólnie to trzeba powiedzieć, że w niektórych przypadkach tych takich właśnie owłosionych stworzeń, które nie są Bigfootem, nie są nie wiadomo czym, często właśnie są określani jako dogmeni, no tylko dlatego, że mają po prostu obrośnięte całe ciało włosem. To ciekawe jest to, że często w tych relacjach jest tak, że świadkowie nie są w stanie za bardzo się im przyjrzeć. To znaczy, to tak jakby one miały swoją formę, natomiast nie są w stanie świadkowie dostrzec szczegółów. Jakby one były zamazane. To też jest dziwne i zdaniem niektórych świadczy o tym, że te istoty przybywają właśnie z jakiegoś innego wymiaru. Ale mieliśmy też taką ciekawą relację, miałem swego czasu, pochodzącą od pewnego obywatela Stanów Zjednoczonych, który... Nie wiem oczywiście, na ile to jest prawda, no to są tylko jego słowa, ale twierdził, że podczas podróży pociągiem po Polsce widział takie stworzenie, po prostu przy nasypie kolejowym. Arek Miazga ma też takie historie, kiedyś z nim o tym porozmawiamy, bo myślę, że potwory, stwory wielu z was szczególnie interesują. Wojtku, serdecznie ci dziękuję za wizytę. Ja również bardzo dziękuję, było miło gościć. A wy, drodzy słuchacze, napiszcie, co myślicie o potworach, o potworologii, do tematu dziwnych istot, zarówno tych badanych przez kryptozoologię, jak i jej siostrzaną dziedzinę, bardziej anomalną, będziemy jeszcze wracać. Przypominam wam o opcjach wsparcia kanału, piszcie, jeżeli macie jakieś ciekawe historie, szczególnie te związane z nieznanymi nauce stworzeniami. Cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki ci jeszcze raz. Dziękuję, na razie.